Artroskopia jest to mało inwazyjny zabieg operacyjny. Polega on na wykonaniu punktowych cięć, przez które wprowadza się do stawu kamerę i pomocnicze przyrządy, dzięki którym możemy wykonać zabiegi naprawcze wewnątrz stawu. Praktycznie każdy staw można leczyć artroskopowo. Najczęściej leczonymi stawami są staw kolanowy, staw skokowo-goleniowy, staw biodrowy i staw ramienny. Artroskopia jest operacją małoinwazyjną, zdecydowanie o mniejszej traumatyczności dla organizmu niż klasyczne operacje. Zakres operacji mimo małych cięć jest często bardzo duży i możemy wykonać bardzo dużo procedur naprawczo-rekonstrukcyjnych. Na początku pacjent oczywiście musi być przygotowany do samej operacji, musi być względnie zdrowy, muszą być wykonane wszystkie badania radiologiczne potrzebne do zaplanowania danej operacji. W dniu operacji pacjent musi być na czczo, ma nie palić papierosów. Na samym bloku wygląda to tak, że pacjentem na początku zajmuje się zespół anestezjologiczny, pacjent jest znieczulany, następnie oczywiście pole operacyjne jest przygotowane do operacji i wykonujemy cięcia skórne, wprowadzając do stawu kamerę i różne przyrządy, którymi wykonujemy procedury lecznicze. Sama operacja trwa, w zależności od tego, co możemy zrobić, od kilkunastu minut do nawet dwóch godzin czasu. I podczas tej operacji wykonujemy szereg procedur mających za zadanie naprawę uszkodzeń. Po operacji zakładamy szwy skórne, a pacjent wraca na salę operacyjną. Usprawnianie zaczyna się następnego dnia po operacji. Oczywiście u pacjenta cały czas kontrolowany jest ból, któremu nie pozwalamy się rozwinąć. Powrót po artroskopii zależy, do sprawności zależy tak naprawdę od procedury, którą wykonaliśmy i trwa ono od kilku tygodni do kilku miesięcy, a w tych bardziej zaawansowanych przypadkach do roku czasu. Rehabilitacja jest bardzo ważna, ale oprócz rehabilitacji pooperacyjnej, która jest niezmiernie ważna i zaczynamy ją tak naprawdę w pierwszej dobie po operacji, ważna jest też rehabilitacja przed operacją, czyli przygotowanie pacjenta przez rehabilitanta do konkretnej procedury medycznej.